Dziecięcy Teatr Muzyczny, Grupa Taneczna Mażoretek, Zespół Rytmiko, Balerinka, Szkółka Pływacka, Zajęcia na rolkach. W Kolnejskim Ośrodku Kultury wznowiony został nowy sezon artystyczno-sportowy. Rozpoczął się rok szkolny nowy 2019-20, więc rozpoczęły się także zajęcia w Kolnejskim Ośrodku Kultury i Sportu. Jak wspomnieliśmy, że były duże sukcesy, wakacje, duże przeżycia dla dzieci, radość z wyjazdu za granicę do Chorwacji, więc w tym roku pani Ania Podeszwik na zajęciach wokalno-muzycznych bardzo ma duże zainteresowanie i dużo osób chętnie przychodzi do niej, zgłasza się na zajęcia, więc już miała we wrześniu przesłuchania do grup, czyli można było dołączyć, a także powstała także nowa. Jej nowym pomysłem jest grupa wokalna dla osób dorosłych, więc tutaj mieliśmy pierwsze spotkanie i bardzo dużo osób z Kolna, mieszkańców Kolna się zgłosiło z chęcią śpiewania i razem współtworzenia tutaj w ośrodku nowych także zajęć wokalnych. Poza tym mamy także nowinki, jeżeli chodzi o zajęcia w dziale kultury, to jest, powstaje grupa taneczna. Instruktorem jest pani Ania Przestrzelska. Tutaj jest wiekowo od 6 do 9 lat. Można było się zapisać, bo już teraz oczywiście listy są zamknięte, bo jesteśmy już wczoraj po pierwszych zajęciach. Poza tym mamy także zajęcia stałe w dziale kultury, jak szachy, zajęcia plastyczne, zajęcia oczywiście, tak jak mówiłam, muzyczne. Również są spotkania Uniwersytetu Trzeciego Wieku. I tutaj jeszcze można w każdym momencie się zapisać i przyjść. To są w każdej środę o godzinie 16. Zajęcia, jeżeli chodzi o dział sportu, no to wznowiliśmy tutaj zajęcia z rolkomanii na hali sportowej. Odbywają się one w każdy wtorek i w czwartek o godzinie 16 i prowadzone są przez instruktora Martę Gajewską. Poza tym jest szkółka pływacka, jest także sekcja tenisa stołowego, są zajęcia z akwaerobiku i są zajęcia fitness dla osób dorosłych. Czyli ten wachlarz tutaj, jeżeli chodzi o ośrodek, jest zapewniony dla każdego mieszkańca, czy to są młodsze dzieci, czy osoby starsze. A atutem Kolnejskiego Ośrodka Kultury jest różnorodny program zajęć wokalnych i tanecznych dla dzieci oraz dorosłych. To znaczy obecnie jesteśmy po przesłuchaniach do grup wokalnych, które odbyły się w zeszłym tygodniu. A pracujemy, teraz już próby trwają, pracujemy z 5 zespołami muzycznymi oraz z orkiestrą. Z tym, że każda z tych grup ma nieco inny charakter, o czym jeszcze powiem później. Próby odbywają się 2 razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych. I dla 6-7-latków przygotowaliśmy takie zajęcia rytmiczno-muzyczne. Jest to grupa już istniejąca, Rytmiko Balerinka. Prowadzimy właśnie zajęcia rytmiczne oraz wokalne. Wprowadzam także takie drobne elementy tańca. Natomiast dla nieco starszych dzieci, 8-10-latków, istnieje zespół Dziecięcy Teatr Muzyczny Junior, który to już 3. rok istnieje. I są to zajęcia głównie wokalno-teatralne. Teraz przygotowujemy się do spektaklu muzycznego, który będzie miał swoją premierę w okolicach ferii zimowych. Z tym, że jakby warunkiem dołączenia do tej grupy są przesłuchania właśnie wokalne i bardzo dobry słuch muzyczny. Dla nieco starszych dzieci, 11-letnich i tych jeszcze starszych, działa też Dziecięcy Teatr Muzyczny, z tym, że jest to grupa już istniejąca kilka lat i w chwili obecnej przygotowujemy się do nagrań solowych wokalistek oraz konkursów wokalnych. Także tworzymy właśnie koncert galowy na otwarcie sceny. W ośrodku działa także zespół Nowe Pokolenie Muzyków. Są to chłopcy w wieku 11-12 lat, którzy grają na instrumentach, ale także śpiewają. I w chwili obecnej poszukują osoby grającej na instrumentach dętych, także klarnecisty i saksofonisty. Także zapraszam serdecznie. Co jeszcze chciałabym dodać, że w tym roku powstał zupełnie nowy zespół wokalny, skierowany do młodzieży licealnej oraz dorosłych, do tych pasjonatów śpiewu i wszystkich tych osób, którzy chcieliby popracować nad swoim głosem. Na zajęciach głównie uczymy się śpiewania z nut, emisji głosu, a natomiast w repertuarze mamy głównie piosenkę polską z dobrym
z dobrym tekstem. Próby na razie trwają raz w tygodniu, w piątki, w godzinach wieczornych od 18 do 20.30. Grupa jest otwarta, także wciąż czekamy na Państwa, serdecznie zapraszam. Program zajęć artystycznych zostanie jeszcze bardziej rozbudowany po zakończeniu remontu głównej siedziby Kolnejskiego Ośrodka Kultury i Sportu.